Bytomski Profort Centrum, a także schron w Miechowicach to miejsca, które odwiedzamy nader często. Nie ma się jednak tutaj czemu dziwić, albowiem są to miejsca, które wciąż ewoluują, które wciąż tętnią życiem. Okazją do naszej dzisiejszej wizyty jest otwarcie dwóch nowych izb muzealnych. Pierwsza poświęcona, można powiedzieć, górnictwu, taka kopalnia w Pigułce. Druga to izba, w której pokazujemy przeróżne artefakty związane z II wojną światową. O tym wszystkim opowie nam opiekun tego miejsca, dobra dusza schronu w Miechowicach, Ireneusz Okoń. W umowie, którą mamy razem z miastem podpisaną, jest punkt, który mówi, że część budynku musi pełnić funkcje edukacyjne. I tak naprawdę wykorzystaliśmy sale, które są tutaj na drugim piętrze. Mamy tutaj naprawdę bardzo cenne eksponaty w tym pomieszczeniu. Jest m.in. oryginalny pasiak jeńca obozu Gross-Rosen, oryginalny list jeńca obozu Auschwitz-Birkenau. Udało się to zrobić bardzo ciekawie, bo tak naprawdę to wszystko własnym sumptem robiliśmy. Eksponaty nie zostały pozyskane. Eksponaty zostały podarowane przez przyjaciół tego miejsca. Część tutaj eksponatów są to repliki, to nie jest prawdziwa broń, żeby było jasne. Natomiast bagnety, które tutaj są wystawione, to wszystko są oryginały. Jest tutaj m.in. piękny kufer podróżny. Praktycznie rzecz biorąc, no, większość eksponatów jest właścicielem Karol Januszewski. To jest jego praktycznie rzecz biorąc, tutaj scena. Więc jeżeli chodzi o mundury, mundury nie są oryginalne, są to repliki szyte współcześnie, ale oczywiście na wzór oryginalnych mundurów. W trakcie dnia otwartego schronu zawsze te sale są tutaj otwarte. Mamy tutaj ludzi, którzy oprowadzają, opowiadają o tych wszystkich tutaj eksponatach. I tak samo jeżeli są wycieczki, które mamy zamówione, tak samo wprowadzane są tutaj do sal. Oglądanie eksponatów za szybą, tak jak tutaj mamy przykład pasiaka, no to akurat musi być zabezpieczony, tak? Ale każdy inny eksponat można tu u nas dotknąć, także dzieci to mają kapitalną frajdę. Sala druga poświęcona jest górnictwu. Pracowałem na kopalni Wujek przez 25 lat, byłem górnikiem strzałowym, no i pomyślałem sobie, że zrobię taką salę pamiątkową. No jest część oryginałów, część jest rzeczy, które praktycznie biorąc zostały wszystkie podarowane tak naprawdę. Jest kilka replik, ale tak naprawdę to większość jest oryginałów. Grafika, która powstała w sali górniczej, powstała na potrzeby tego miejsca, i powstała na podstawie autentycznych zdjęć z kopalni Wujek. Na jednym zdjęciu jest poziom 613. Będziemy widzieli skrzyżowanie typu łabędy,
a na drugim zdjęciu jest poziom 680, przekop główny P4. Samo miejsce robi dosyć spore wrażenie, pomimo tego, że jest niewielkim pomieszczeniem, ale grafikom udało się zrobić naprawdę coś kapitalnego. Izby muzealne Miechowickiego Schronu dostępne są dla zwiedzających podczas każdych dni otwartych. Istnieje oczywiście możliwość obejrzenia ich także i w pozostałe dni. Wymagane jest wtedy jednak skontaktowanie się z opiekunami tego miejsca Ireneuszem Okoniem lub Andrzejem Habraszką. Zapewniam Państwa, że naprawdę warto odwiedzić te miejsca.